Cześć, manko, witajcie już w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem The Diet Games i witam was w pierwszym odcinku z Let's Play'u. Postanowiłem, że sobie od czasu do czasu będą na kanale Let's Play'e z różnych gier. Z 22, z 19 i wielu innych gier. Więc tak, w dzisiejszym odcinku mamy 22 farminga. Będziemy sobie ciąć kukurydzę na ziarno. Naprawdę fajnie to wygląda, więc postanowiłem, że też będę chciał sobie to nagrać. Mam przygotowanego klasa Triona z przystawką i Massey Fergusona 7719S wraz z przyczepą figielką, na czym jak to będzie się spisywało. A wy możecie na samym początku ustawić łapeczkę w górę oraz subskrypcję na kanale, bo mamy już ponad 900 subskrypcji. Bardzo wam dziękuję, że lecimy po 100. Bardzo będę się cieszył, gdy dobijemy 100 subskrypcji. Więc co, ja już nie będę tutaj za wiele gadał. Siadamy do naszego kombajnu. Tu sobie już przygotowałem wszystko. Zobaczymy, jak to w ogóle brzmi. Kombajn ma naprawdę super dźwięki. I ruszamy. Nie no, ta animacja tego wciągania jest tak kozacka. Mi się ona bardzo podoba. Widziałem też, że chłopacy nagrywali właśnie, jak zapowiedź była. To postanowiłem, że ja też chcę nagram Let's Play'a właśnie z kukurydzy. I będą też inne akcje, które są naprawdę fajnie wyglądają i tak dalej. Jakoś idziemy 10 na godzinę, a mi się wydaje, że powinniśmy szybciej jechać. Ale mniejsza z tym. Sypię to w miarę całkiem już, bo żeśmy przejali kawałek, już mamy zaraz tonę. Więc no, zbiornik mamy tu chyba około 10 ton. Pole też nie jest za wielkie, ale z kosa, więc miejmy nadzieję, że tutaj nigdy nie zlecimy. To jest też ciągnik, który jest jeden z ciągników, który będzie możliwe, że będzie na naszej serii od zera do milionera. Bo jego właśnie mamy w planach, w sensie nie, że kupić, tylko nie wiemy jeszcze jaki dokładnie, ale on jest też brany pod uwagę. Ale to już się dowiecie w późniejszym czasie. Jak ja to nagrywam, to mamy 20 stycznia, czyli czwartek. Ten odcinek postaram się, żeby wyszedł w ten sam dzień. Ale jak to wyjdzie, czy mi się uda go zdążyć zmontować i tak dalej, no to nie mam zielonego pojęcia. A jak nie, no to on wyjdzie w sobotę. Coś takiego w tych okolicach, bo w piątek mam dla was, będziemy mieli od zera. Więc o, i w ogóle w... Kiedy? Jak wyjdzie on w sobotę, no to wczoraj był odcinek z od zera, a jak wyjdzie w czwartek, no to dzisiaj jeszcze was zapraszam na odcinek do Kamilosa na od zera, bo najprawdopodobniej zdążymy go nagrać. Ale to się wszystko okaże, zobaczycie kiedy on wyszedł. Wiele osób też pisało, że teraz mnie trochę inaczej słychać, bo teraz już żeśmy z Mati mi trochę pomógł, żebym ustawił to tak, że po prostu cały czas, czy powiem trochę głośniej, czy ciszej, to mnie słychać tak samo. I ustawiłem sobie limit, więc nie będzie przegłosu żadnego. Więc już naprawdę fajnie. Pod górkę no ciężko ma, bo tu jest też widać skos duży. Ale wciąganie jest naprawdę fajne. Bo akurat się tutaj Giantsi spisali. To chyba każdy im przyzna. Szkoda, że jeszcze tak nie widać, jak się urywa gdzieniegdzie kolba na przykład, że ja od tego wstrząsania. Ale to już za dużo wymagań. Trochę animacja mi się z tyłu taka średnia jest. Może to przez... Nie, to nie przez to. Myślałem, że to wina kogutów, ale to nie jest wina kogutów. Te odcinki też nie będą długie, bo tutaj będę chciał się tak więcej trochę bawić montażem. Zobaczyć, jak to wszystko wyjdzie. Żeby... Po prostu będę się więcej na tych odcinkach uczył montowania. Więc jak ktoś by chciał, żebym mu jakiś film mógł zmontować, no to niech pisze do mnie na Discorda. To się dogadamy. Niech się ze mną tam kontaktuje, albo jakieś grafiki. Nie robię tego, w sensie nie robię tego filmów z tego ani nic, po prostu jak ktoś wie, no może napisać, czasem mu mogę pomóc, jeżeli chyba, że jest to bardzo wymagająca grafika, której jeszcze na przykład nie umie, albo film jakiś, no to zobaczę, czy się postaram się to zrobić, ale jak mi nie wyjdzie, no to będę was po prostu przepraszał, bo jeszcze na takim poziomie nie jestem. Całego tego pola na pewno nie skoszę, bo mamy 5 minut odcinka, więc nie wiem, ile będę go kosił.
ciąganie jest naprawdę fajne. Miałem być w ogóle inny kombajn, ale postanowiłem, że ej, a mój się rozpędził. Postanowiłem, że weźmiemy tego klasa. Szkoda, że nie ma jakiegoś mniejszego klasa. Na pewno bym go wziął, w sensie. W modach pewno gdzieś jest, ale mi chodzi w oryginalnych maszynach. Bo ja jakoś jeszcze tak modów zbytnio nie pobieram do 22, bo czekam, aż w końcu wyjdzie jakaś mapa. Pewno wielu widzów na to czeka, żeby również mapa jakaś wyszła. Bo to już jest tak lepiej będzie, bo teraz powychodziły Osina, teraz wyszło jakieś Bolusiowo, a czy to jest dobre, to nie wiem. Płaskowice, no. Z tych map, no to grałem tylko na Osinie, na niczym innym. No, dlatego nie mam zdania o innych mapach. Dobra, teraz raz dookoła żeśmy zrobili i mamy 51%. To pole też nie jest nawiedzione. Ja szukałem sobie tylko na mapie Hold Beleorand, czy jakoś tak. Szukałem sobie tylko takiego pola, gdzie jest kukurydza, żebym nie musiał siać ani nic. Bo jeszcze w tym modzie na F12 nie ma takiego czegoś, że można siać sobie uprawy. Ale nie, wygląda to fajnie, naprawdę. Fajnie jest w ogóle ta animacja tutaj, że na dół jak ucina, wygląda. Ja też ogólnie to jest moje pierwsze koszenie kukurydzy na ziarno, bo jeszcze nie kosiłem. W sensie oglądałem filmiki, ale samemu nie kosiłem, więc to jest moje pierwsze koszenie. Więc myślę, że wrażenie na mnie to zrobiło ogromne. I co? Jeszcze możemy powiedzieć, co ja mogę jeszcze powiedzieć. Że miała być seria jakaś Minecraft, no ale dużo widzów nie chciało, więc tej serii na razie nie będzie. Na razie będzie farming na kanale, być może The Hunter, ale jeszcze nie wiem. Może z chłopakami będę chciał, również będziemy chcieli nagrywać, jak sobie kupię The Huntera. Więc jak będę miał, no to na pewno zobaczycie odcineczki z The Huntera. A my co, mamy 70%. Więc pojedziemy sobie co? Pojedziemy sobie jeszcze dookoła po prostu i tam podjedziemy sobie ciągniczkiem. A czym jak wygląda też ten zestaw? Myślę, że zestaw do odwożenia też wygląda w miarę spoko. Let's play, ja dzisiaj nagrywam sobie sam, bo nie chciałem nikogo brać do tego, bo Mati jest w szkole, Kamilos chyba nie ma w sumie czasu nawet, więc nagrywam sobie sam. Bo mój brat jeszcze Piotrek nie ma dwójki. Z nim jak będą let's play, to na pewno z 19 albo z innych gier. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Mamy 10 minut prawie odcinka, więc myślę, że wysypiemy sobie taki zbiorniczek jeden jeszcze. I tyle będzie z takiego let's playa krótkiego. Po prostu. Kto był w ogóle na live, bo był poranny, tylko kiedy on teraz był? A, on był w czwartek, 20 stycznia, tak. Czyli dzisiaj ja to nagrywam. No, więc kto był, to fajnie, bo było parę osób, później trochę było mniej, później znowu przyszło więcej. Na początku miało być promowanie i ocenianie, ale nikt praktycznie nie chciał. Trochę później oceniałem bez losowania, więc też warto być, jeżeli chcecie ocenkę bez losowania. Więc naprawdę fajnie. Dobra, mamy 80 parę procent, czyli dojedziemy sobie tam do końca. Po prostu podjedziemy sobie i wysypiemy. Albo zasypiemy po prostu pełen cały zbiornik. I tyle, bo to będzie około 11 chyba ton. Weź tak się będę orientował. Nie wiem jak u was też z pogodą, bo u mnie w dzisiejszym dniu, kiedy to nagrywam, to strasznie wiało, padało, spadło dużo śniegu, była burza, każda możliwa opcja. Teraz też mocno wieje, więc oby tylko mi tu prądu nie wywaliło, bo jak mi wywali, to bardzo źle będzie. No. Zestaw, w ogóle to pole jest 47, jest blisko torów, więc jakżebym jechał kombajnem, jak sobie przygotowywałem, prawie żebym pod pociąg wpadł. Też trzeba uważać. Uważajcie na torach, bo to jest niebezpieczne. Trzeba zawsze się 15 razy obejrzeć, czy nic na pewno nie jedzie. Nawet jak są barierki, to lepiej się obejrzeć. Podoba mi się zawsze, że tak lubię takie bardzo otwarte te zbiorniki w kombajnach, że wtedy widać i że tak naprawdę dużo można nasypać.
i że fajnie było, jakby można było przesypać, że możesz wysypać zbiornika. Więc to by było fajniejsze według mnie, jakby w Giantsie takie coś zrobili. Dobra, rurę już se otworzymy. Tutaj przejedziemy kawałek, że to skoczyło nam 100%. O. I mamy 100%. Opuszczamy, no daleko naszym ciągnikiem nie pojedziemy, ale chociaż kawałek ruszymy nim. Dobra, wsiadamy. No Masejek wygląda fajnie, mi się ogólnie bardzo Masej podoba. Będę ogólnie chciał na Let's Play jak właśnie testować różne maszyny, które być może w planach będziemy mieli kupić, albo coś w tym stylu, zobaczymy. No, animacja ogólnie też fajnie wygląda. No. Więc co, takim akcencikiem ja wam dziękuję, że obejrzeliście tego Let's Playa. Mam nadzieję, że wytrwaliście do samego końca odcinka. Napiszcie hashtag kukurydza, a wam przypnę serduszko w komentarzach. I oglądajcie odcinki od początku do końca. Będę wam bardzo wdzięczny. Bo to widzę, że wtedy czy ja powiem coś w drugiej minucie, czy ja powiem coś w 15 minucie. I tak wy będziecie o tym wiedzieć. Więc oglądajcie całe odcineczki. Możecie przewijać, ale obejrzyjcie początek, koniec, trochę środka. I co, wpadajcie również do chłopaków, wpadajcie do Piotrka. I co, widzimy się już w następnym odcinku lub w Let's Playu, albo na live'ie. Trzymajcie się, cześć!